Wczoraj mieliśmy zaległy mecz Pucharu Polski w postaci derbów górnego Śląska między Piastem Gliwicy a Górnikiem Zabrze. Wiem, że miałem to spotkanie omówić wczoraj, natomiast po prostu czasowo się nie wyrobiłem z tym. Samo starcie było zasadniczo mocno wyrównane, w którym falami oba zespoły miały jakąś tam przewagę, co poskutkowało tym, że przez 120 minut mieliśmy bezbramkowy remis, a to przerodziło się w rzuty karne. W których lepsi okazali się przyjezdni z Zabrze, którzy zwyciężyli 4 do 2. Chociaż między Gliwicami a Zabrzem jest taka odległość, że nawet mogli przyjść co po niektórzy na piechotę. ale mimo tego bezbramkowego remisu i sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo wydaje mi się, że można wysunąć kilka fajnych wniosków po tych zawodach, ale w nagrodę zacznę od zwycięzców w postaci górnika, którzy przerwali tym spotkaniem przede wszystkim swoją nieprzyjemną pasę starć w derbowych z piastem, bo pamiętam, że chociażby ich ostatnie zwycięstwo z tym klubem to było chyba przy okazji walkowera, Wówczas w Gliwicach Niesławnego, gdzie mimo wszystko i tak przegrali, jakby na boisku, bo było 0 do 1, a było to już parę dobrych lat temu. A co ciekawe, udało im się to zrobić, wychodząc całkiem eksperymentalnym składem na to starcie. Bo po genialnych zawodach Bielicy w Mielcu, mam wrażenie, że część kibiców Górnika Zabrze wyczekiwała jego podobnego wyjścia w składzie podstawowym dzisiaj w Gliwicach, czy tam wczoraj. Ostatecznie wyszedł Sandomierski, co było dość negatywnie w miarę odebrane przez sympatyków Górnika Zabrze, chociażby w komentarzach na Facebooku. Jednak koniec końców Grzegorz Sandomierski zagrał genialnie. Fantastyczne interwencje przez praktycznie całe spotkanie, bo chociażby ten strzał Holubka z ostatnich minut był fantastycznie wyciągnięty. No ale przede wszystkim genialna postawa przy konkursie jedenastek. Bo o ile mnie pamięć nie mieli, no to wybronił świetny strzał Hetleja. No może świetny strzał Hetleja to nie był, ale była to świetna interwencja sandomirskiego oraz wybronił dość słaby strzał Tichomira Kostatinowa. Także no klasa. Przy okazji zagrał na nosie wielu malcontentom. A jak ktoś gra na nosie wielu malcontentom, to ja się uśmiecham. <laughs> Przy okazji uważam, że Zabrzanie zagrali bardzo dobre spotkanie, jeśli chodzi o cały blok defensywny, bo rzadko on dopuszczał Gliwiczan do sytuacji podbramkowych. Ponadto w podstawowej jedenastce na to spotkanie nie mieliśmy chociażby w składzie Podolskiego, Nowaka czy Manecha, co też mogło nieco niepokoić sympatyków Górnika, natomiast ci pojawili się w dalszych fragmentach tego meczu. Więc te obawy ostatecznie były niepotrzebne, bo koniec końców Górnicy z Zabrze awansowali do następnej rundy. Dzięki czemu w następnej rundzie zmierzył się z Lechem Poznań na własnym obiekcie. A myślę, że Zabrzanie mają coś Lechitom do udowodnienia, bo w drugiej kolejce bodajże tego sezonu no dość słabo przegrali u siebie właśnie z tym zespołem, a niedawno Poznaniu, no, zagrali całkiem fajnie i minimalnie przegrali. Także jeśli się zepną, to w mojej ocenie mają jak najbardziej realne szanse na zwycięstwo z KKS-em. Ale też chciałbym przypomnieć, że KKS to w sumie gruby rywal, który walczy w tym sezonie o podwójną koronę, więc zapowiada nam się naprawdę ciekawy mecz. A Piast Gliwice, zresztą jak to w Pucharze, wyszedł też całkiem ciekawym składem, który bądź to, bądź na papierze prezentował się bardzo imponująco, bo na boisku mieliśmy wejściowe jedenastce. Kamila Wilczka, Damiana Kondziora, Jakuba Czerwińskiego, Franciszka Placha. No ale przy okazji mieliśmy też nowych zawodników, którzy w mojej ocenie zaprezentowali się naprawdę fajnie. Bo chociażby ten środkowy obrońca, ten bardzo wysoki Rejner zagrał genialne zawody, naprawdę. I ogólnie wydaje mi się, że ta defensywa, która była w tym meczu powinna być trzonem defensywy Piasta w następnych spotkaniach. No może oprócz Holubka, który w defensywie zagrał... Wczoraj bardzo źle. No i tak jak mówię, Reiner zagrał genialnie, nie miał problemów z odbieraniem piłek, wyskakiwaniem przed napastników. A Tichomil Konstantinow też zagrał nietuzinkowe zawody, bo zaraz po wejściu też tu zrobił bardzo ciekawy rajd prawą stroną, który był chyba najgroźniejszą sytuacją Piasta w tym meczu. Wiadomo oczywiście, że tą rysą na jego występie było nietrafienie rzutu karnego, ale myślę, że docelowo ten piłkarz nie będzie po prostu wyznaczany do wykonywania jedenastek, a konkurs rzutów karnych Piastowi już w tym sezonie nie, nie grozi. I ostatecznie uważam, że Gliwicza nie zagrali aż tak źle, żeby teraz wylewała się na nich taka ogromna fala krytyki, jaka się wylewa w komentarzach. Bo mecz koniec końców był bardzo wyrównany, a konkurs jedenastek, no to jest mimo wszystko pewna do zaszczęścia czasami. A tak jak mówiłem zresztą po meczu Piasta z Pogonią, ten trzon drużyny powinien się wyklarować z tych nowych zawodników i tych starych najlepszych. I wydaje mi się, że już w następnym meczu z Wisłą Płock powinien wyjść najmocniejszy możliwy skład Piasta. Chociaż, kto tam wie, Ekstraklasa zaskakuje mnie na każdym kroku. Ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Trade, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy widzów. Zapraszam również na Facebooka Trade, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, informacje na temat tego kanału i czasami nawet takie zdjęcia. I ja Was zapraszam oczywiście klasycznie do posiadania dobrego humoru, bo mamy już czwartek, a jutro jest piątek, czyli weekendu początek i początek kolejki 21. Ekstraklasy, w której oczywiście będziemy się widzieć, także żegnamy się na długo. Do zobaczenia jutro pojutrze i po pojutrze i po 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 pojutrze. Po, 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 po Cześć!